Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, internauci, zespół Słowa Życia wita Was w siódmą niedzielę zwykłą. Rozpoczynamy siódmy tydzień zwykły, ale jednocześnie nie jest on taki zwykły, ponieważ przed nami rozpoczęcie Wielkiego Postu, Środa Popielcowa. Posłuchajmy, co w końcówce kazania na górze ma nam do powiedzenia nasz Mistrz Jezus Chrystus. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować cię z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie wszystkich nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o, wydaje się, że bardzo nieracjonalnych sprawach. No, jak to mamy nie oddawać komuś, kto nas uderzy? Jak to mamy miłować kogoś, kto sprawia, że cierpimy? Przecież to jest jakby, zupełnie myślimy na odwrót. Ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że z naszej strony musi pójść jakiś wysiłek. Że Pan Jezus nie mówi tutaj właśnie o tych skrajnościach, ale kieruje to słowo do naszego codziennego życia, do naszych codziennych relacji. Też w tym fragmencie Ewangelii mamy takie ciąg dalszy tego, co czytaliśmy w zeszłą niedzielę, bo Jezus mówi, żebyśmy się modlili za swoich nieprzyjaciół. A w zeszłym tygodniu słyszeliśmy, żeby nawet nie myśleć o kimś źle, nie myśleć o kimś tak w sposób, że chcemy mu dopiec. I teraz nam każe się modlić za tych, którzy niekoniecznie jakby chcą dla nas dobrze, żeby po prostu nie być takim nienawistnym. Trzeba dać coś z siebie, tak jak jest napisane. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Miłowanie kogoś, kto nas też miłuje, nie jest żadnym wysiłkiem z naszej strony. Jezus tutaj też przerywa tę spiralę zła, która się nakręcała od początku dziejów, od grzechu pierwotnego, bo w tamtych czasach, biblijnych, było stworzone prawo odwetu. Jak ktoś komuś wyrządził zło, to można było mu oddać nawet kilka razy mocniej. Zasada wprowadzona przez Mojżesza, oko za oko, ząb za ząb, i tak już była zasadą miłosierną. Można było, że oddawało się tylko tyle, ile się samemu jakby dostało. A Jezus idzie jeszcze krok dalej. Przerywa tę spiralę zła właśnie, żeby na zło w ogóle nie odpowiadać złem, a dobrym. Właśnie tu nawiążę do tego, co Marcin powiedział, że mamy taki rozwój, ewolucję przez Stary Testament etyki, moralności człowieka i to przygotowuje powoli ludzi w Starym Testamencie do przyjścia Jezusa, który jest Bogiem, więc jest nieskończenie dobry i jest to takie przygotowanie na Jego przyjście na świat, żebyśmy mogli na podstawie tego prawa, które już mamy wcześniej, przyjąć te nowe, które wydało się już tym ludziom bardziej realne, bo gdybyśmy im powiedzieli na początku, no jak grzech był pospolity na świecie przed potopem, że mają się miłować nawzajem, nawet nieprzyjaciół, to by nie uwierzyli, a tak to mamy stopniowe przygotowanie do przyjścia Jezusa i w tym momencie już są gotowi uwierzyć w to, że mogą miłować swoich nieprzyjaciół. Zupełnie jak w szkole najlepszego nauczyciela i pedagoga, boskiego mistrza, przeprowadzać od rzeczy łatwiejszych
a trudniejszych. I ostatecznie dzisiejszy fragment Ewangelii kończy się słowami: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czy to łatwe? Nie, to nie łatwe. Powiem więcej, nawet to niemożliwe być świętymi tak, jak Bóg jest święty. Ale dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego życzymy sobie nawzajem i Wam, drodzy słuchacze, świętości. Szczególnie u progu Wielkiego Postu, gdzie będziemy mieli więcej środków, więcej możliwości i więcej łaski, czasu łaski świętego Wielkiego Postu. Dobrze go rozpocznijmy z dobrymi postanowieniami i z łaską Bożą, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Szczęść Boże.